Gdy jakaś rzecz jest wystarczająco długo wystawiona do użytku, do wglądu dla wszystkich, po jakimś czasie staje się ona czymś bardzo powszednim. Stanowi ona pewnego rodzaju ikonę naszej kultury, którą zaczynamy sobie przywłaszczać. I utożsamiamy tą rzecz z częścią naszej egzystencji. Przykładowo telefon komórkowy. Kiedyś był to rarytas. Jakieś 100 lat temu jeszcze nie było czegoś takiego jak smartfon. A co dopiero smartfon, który miałby 5 cali i byłby dotykowy. I w ogóle robiłby mega na wypasie fotki, miałby dostęp do internetu i gdybym chciał, to mógłbym sobie zrobić zdjęcie, umieścić je w social media, uzyskałbym kontakt z kilkunastoma nowymi osobami i nawet może stworzyłbym jakąś przyjaźń albo relację. Kiedyś tego nie było, teraz jest to coś normalnego. Podobnie z telewizją, nie? Pamiętacie początki telewizji? Ja nawet nie pamiętam. Znam tylko z opowieści, jak babcia i dziadek mi opowiadali, że był jeden telewizor w jednym bloku i zazwyczaj było tak, że jak leciał program, to wszyscy sąsiedzi się zlatywali, tam była zrzutka, wszyscy siadali i oglądało się tą telewizję. To samo tyczy się samochodów, internetu, książek elektronicznych. Wiecie, że nawet nasz język jest wynalazkiem? Kiedyś nie było języka. Wymyśleliśmy język. To, że ja teraz mówię słowa, a ty mnie rozumiesz, to jest wynalazek. My to wynaleźliśmy. My się jako ludzie od samego początku, no. Nie wyeluowaliśmy od razu z językiem. Musieliśmy go w pewien sposób wykształcić. Podobnie jeżeli chodzi o kulturę i społeczeństwo, to jest wszystko wynalazek. Wiecie, te wszystkie banalne rzeczy, jakie my mamy na co dzień, to, że mamy dom, kanalizację, elektryczność, ciuchy, tak? Że ja mam koszulkę tutaj czarną, nawet nie wiem z czego ona jest zrobiona, pewnie w iluś procentach z bawełny, ileś procentach z jakiegoś syntetycznego czegoś, o czym w ogóle nie mam zielonego pojęcia, że mam aparat, który nagrywa wideo i to w rozdzielczości 4K. Mam w zasadzie dwa mikrofony, które w tej chwili nagrywają dźwięk, ale będę używał tylko z dźwięku przy montażu z mikrofonu pojemnościowego. I w ogóle ta cała przestrzeń w naszym życiu. Wszystko symbolizuje pewnego rodzaju jakość, pewnego rodzaju wartość i stanowi unikatowy, sam w sobie projekt, konstrukcję, design. Coś, co ma określony kształt, wygląd, funkcjonalność, sens użyteczności i coś, na co możemy spojrzeć każdego dnia, dostrzec tego kształt, formę, znaczenie, markę, cechy techniczne i możemy to coś rozpoznać. Dzisiaj chciałem kontemplować design. Ale chciałem też znaleźć polski odpowiednik tego słowa i zdałem sobie sprawę, że nawet nie ma polskiego odpowiednika słowa design. I pomyślałem, że rozszerzę co nieco kontekst mojej kontemplacji i poruszę również zagadnienie projektu oraz konstrukcji, ale równie dobrze mógłbym tutaj kontemplować piękno albo infrastrukturę naszego życia. Czym jest infrastruktura?
infrastruktura jest jakością naszego bycia, umożliwiającą nam życie w głębokiej satysfakcji, w zgodzie z otaczającym nas środowiskiem. Wiecie, ja na temat infrastruktury, zarządzania infrastruktury, całą masę lekcji, jeszcze na studiach logistycznych i w technikum logistycznym, szczególnie jeżeli chodzi o drogi, mosty, transport i zarządzanie przestrzenią i magazynami i tym wszystkim. I wtedy już miałem w głowie sens tego, jak to wszystko wygląda, ale nigdy nie spoglądałem na to pod kątem tego, dlaczego infrastruktura w ogóle istnieje. Jakie jest moje miejsce w świecie? Jaką ma to wartość, sens oraz cel? Dlaczego rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej? Dlaczego, gdy Steve Jobs projektował iPhone'a albo pierwszego Maca, pierwszy komputer, zaprojektował go w taki, a nie inny sposób? Dla tych, którzy nie wiedzą, Steve Jobs był jednym z założycielem Apple, marki, która zrewolucjonizowała świat pod kątem technologii, użyteczności oraz oprogramowania. Steve Jobs miał obsesję na punkcie kontroli i jego głównym celem było stworzyć komputer, który byłby perfekcyjnie piękny. Miał taką obsesję na punkcie doskonałości, że podczas projektowania komputera uparł się, żeby najpierw stworzyć obudowę komputera, a potem dopasować wszystkie części, żeby one się tam pomieściły. I było to całkowicie odwrotnie od tego, jak zazwyczaj tworzono komputery, bo zazwyczaj było tak, że najpierw określano parametry techniczne, specyfikacje, procesor, podzespoły, a potem dopiero budowano obudowę. Steve stwierdził, że wszystko będzie na odwrót. I to właśnie jemu zawdzięczamy możliwość korzystania z wyskakujących ikon, pulpitu, tego, że mamy te, wiecie, kwadratowe pudełka, po których się poruszamy w komputerze i mamy ikonki i możemy je przesuwać i pomniejszać i powiększać, możemy to wszystko układać. No ale Steve, zanim to wszystko określił, musiał przejść swoją własną drogę, musiał przeżyć swoje własne doświadczenia, swoją własną fazę buntu, żeby na samym końcu dojść do tego, co jest sednem jego podróży. A sednem jego podróży była wolność. Ale wiecie, to jest w ogóle bardzo ciężkie zagadnienie, jeżeli chodzi o piękno, design, infrastrukturę, projekt. Bo na dobrą sprawę nikt z nas nie ominie tego aspektu naszego życia. Mianowicie tego, że mamy granice, tak? Mamy poczucie granic. Jesteśmy twórcami naszego życia. Projektujemy nasze życie. Nasze życie jest istnym designem naszego umysłu. Rozumiecie, jakie to jest głębokie? To życie, którego doświadczasz na co dzień, jest twoim własnym, indywidualnym projektem, designem, infrastrukturą tego, jak ukształtowany jest twój mózg oraz twój umysł. A zatem idzie, powinieneś wziąć sobie głęboko do serca to, czym jest projekt, jak funkcjonuje design, czym jest piękno, jak działa infrastruktura. Ponieważ te zagadnienia nie są jakimiś abstrakcyjnymi,
filozoficznymi, artystycznymi koncepcjami, którymi możemy posługiwać się w fazie rozwoju jakichś nowych technologii albo twórczości nowych produktów. To są cechy jakościowe naszych umysłów. To są cechy jakościowe czystej świadomości. Dlaczego to nagranie ma taką długość, a nie inną? Dlaczego używam takich słów, a nie innych? Dlaczego ty oglądasz je w taki, a nie inny sposób, wyciągasz taką, a nie inną wartość? Możesz zaprojektować swój własny umysł. Możesz go stworzyć. Możesz... O, tyle rzeczy możesz zrobić ze swoim własnym życiem, że... zajęłoby mi, nie wiem... całe życie chyba, żeby to w ogóle opisywać. Idź i zapytaj samego siebie. Co tworzy dla mnie w moim własnym życiu istotę mojego własnego projektu, na który składa się całe moje życie? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.